Joe Biden rozpoczął dwudniowy pobyt w Polsce. Dziś o godzinie 17:30 w Warszawie prezydent Stanów Zjednoczonych wygłosi mowę do narodu polskiego. Przede wszystkim będzie mówiła o spójności Zachodu, spójności sojuszu. No będzie mówiła o tym, że Ameryka będzie tak długo pomaga Ukrainie, aż Ukraina, nazwijmy to, odeprze tą agresję rosyjską albo pokona Rosję. No będzie na pewno zwracał się do społeczeństwa, do Polaków i będzie im dziękował za ten heroiczny, humanitarny zryw, który miał miejsce zaraz po agresji rosyjskiej na Ukrainę. To już druga wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych w Polsce od czasu wybuchu wojny w Ukrainie. Wcześniej odwiedził nasz kraj w marcu.